Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. W sobotę 12 października 2024 roku ukraińskie i rosyjskie źródła zaczęły donosić o wielkim sukcesie odniesionym przez ukraińskie samoloty wielozadaniowe F-16, które miały zestrzelić swój pierwszy rosyjski samolot od momentu pojawienia się na Ukrainie pod koniec lipca, a w zasadzie nawet na początku sierpnia 2024 roku. Na pierwszy sukces trzeba było czekać ponad 2 miesiące, a w tym czasie wokół ukraińskich samolotów sprowadzonych z Danii i Holandii działo się naprawdę dużo. Nie zawsze były to informacje pozytywne. Zaczęło się bowiem bardzo pechowo. Od prezentacji zorganizowanej przez poprzedniego dowódcę ukraińskiego lotnictwa wojskowego dla matki jednego z najbardziej znanych ukraińskich pilotów, Pliszczykowa, który rok wcześniej zginął podczas lotu treningowego na samolocie Albatros wykorzystywanym przez ukraińskie lotnictwo wojskowe. Doszło wówczas do zderzenia się dwóch samolotów tego typu, wykorzystywanych w ukraińskim lotnictwie wojskowym jako maszyny szkolno-treningowe, w locie. Na pokładach obu maszyn znajdowało się 3 lotników, którzy zginęli, a ponieważ Pliszczykow, posługujący się pseudonimem Juice, należał do grona najgłośniejszych orędowników sprowadzenia samolotów wielozadaniowych F-16 na Ukrainę, to dowództwo ukraińskie zorganizowało prezentację nowych samolotów dla matki poległego lotnika. Zdjęcia ze wspomnianego eventu bardzo szybko wyciekły do sieci i zostały wykorzystane przez Rosjan, którzy tego samego dnia, w nocy, przeprowadzili zmasowane uderzenie z wykorzystaniem rakiet i dronów na terytorium Ukrainy. W odpieraniu ataku uczestniczyły m.in. samoloty F-16, których piloci zaraz po wprowadzeniu samolotów tego typu na wyposażenie ukraińskiego lotnictwa dostali kilka ograniczeń. Pierwsze z nich obejmuje zakaz zbliżania się do linii frontu. F-16 z ukraińskimi znakami mają operować około 50 km od linii frontu, natomiast ten drugi kaganiec to konieczność realizowania głównie zadań obronnych. I właśnie podczas wykonywania takiej misji obrony powietrznej miało dojść do zniszczenia jednego z ukraińskich samolotów wielozadaniowych F-16. Oczywiście internet od razu zapłonął, ponieważ ukraiński odpowiednik naszego krajowego posła skandalisty, którego nazwiska nie wymienię, a dokładniej kobieca ukraińska wersja polskiego posła skandalisty, opublikowała w mediach oświadczenie, zgodnie z którym pierwszy ukraiński samolot wielozadaniowy F-16 został utracony na skutek działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Oczywiście nie zostało to potwierdzone, a maszyna z ukraińskimi znakami została utracona najprawdopodobniej na skutek błędu pilotażowego popełnionego przez pilota, mającego bardzo niewielkie doświadczenie w pilotowaniu kompletnie nowego i nieznanego wcześniej ukraińskim lotnikom samolotu, który stanowi zupełnie inną platformę bojową niż MiG-29, Su-27 czy jakikolwiek inny samolot wykorzystywany przez Ukraińców. Natomiast wielu ludzi podłapało wersję o przyjacielskim ogniu. Bez względu na to, jak było naprawdę, na skutek utraty pierwszego samolotu F-16 i to przed rozpoczęciem faktycznej akcji bojowej, dymisję odebrał dotychczasowy dowódca ukraińskiego lotnictwa wojskowego, którego pośrednio uznano za winnego całej tej sytuacji. I o ile można go winić za wydanie zgody na organizację prezentacji samolotów F-16 dla matki zmarłego czy poległego pilota, o tyle już nie ponosił on żadnej odpowiedzialności za poziom wyszkolenia pilota, który rozbił pierwszego ukraińskiego F-a. Tak czy inaczej, kariera F-16 na Ukrainie nie zaczęła się zbyt dobrze. W kolejnych tygodniach samoloty były wykorzystywane do prowadzenia zadań patrolowych, które, jak można się było z tego spodziewać, nie przynosiły ich pilotom zbyt wielu okazji do spotkań z nieprzyjacielskimi maszynami, ale za to pozwalały polować na drony. Biorąc pod uwagę bardzo gęstą atmosferę, jaka zaczęła towarzyszyć działaniom prowadzonym przez ukraińskie samoloty nad frontem, nie powinno to dziwić, bo szansa, że rosyjski dron odpowie ogniem i uszkodzi, albo co jeszcze gorsze, zestrzeli ukraińskiego F-16, była stosunkowo niewielka. W
tych okolicznościach przyrody nadszedł październik, gdy rosyjskie lotnictwo, jak również rosyjskie drony zaczęły prowadzić aktywniejsze działania bojowe. Zwiększenie aktywności rosyjskiego lotnictwa wojskowego można tłumaczyć na dwa sposoby. Pierwsze wytłumaczenie, które jest całkiem logiczne, brzmi: Rosjanie atakują ukraińskie linie energetyczne oraz inne elementy infrastruktury krytycznej w celu uprzykrzenia życia Ukraińcom, którzy muszą przygotować się do zimy, a ta bywa ostra, zwłaszcza na Ukrainie. Podobnie było rok temu, podobnie było dwa lata temu, tak samo będzie i w tym roku. Drugie wytłumaczenie zwiększenia intensyfikacji działań rosyjskiego lotnictwa to chęć do osiągnięcia pewnych sukcesów na froncie. I tu na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia frontu kurskiego, o którym od pewnego czasu mówi się bardzo niewiele w polskich mediach. Natomiast gdzieś tam między wierszami można wyczytać, że Ukraińcy ponoszą odczuwalne straty. Nawet mapy Instytutu Studiów nad Wojną, które są dostępne w internecie, dość wyraźnie wskazują także na to, że Ukraińcy wycofują się z zajętych obszarów na terenie obwodu kurskiego, którego odbicie jest jednym z głównych celów armii rosyjskiej, która nadal naciska na Ukraińców w rejonie Donbasu. O marszu na Moskwę, który wieszczyli już niektórzy polscy komentatorzy i polskie media, podobnie jak o rychłym końcu wojny, póki co nie ma mowy. W tych warunkach następuje intensyfikacja działań rosyjskiego lotnictwa wojskowego, a jeśli coś jest pewne w kontekście działań rosyjskiego lotnictwa wojskowego, to, że gdy na większą skalę zaczną wchodzić do akcji bojowej samoloty Su-34, to prawie na pewno będą one ponosić straty. Tak było od samego początku wojny, gdy wykorzystywany jako bombowiec frontowy samolot Su-34 stał się częstym łupem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, i to już w pierwszych tygodniach wojny, gdy znaczna część komentatorów zachwycała się jeszcze rzekomymi sukcesami tzw. ducha Kijowa, który później okazał się mrzonką i wymysłem ukraińskiej propagandy. Dlatego też nie powinno dziwić, że 12 października podczas bombardowania ukraińskich pozycji bombami lotniczymi FAB jeden z samolotów Su-34 wykorzystywanych przez Rosjan został zestrzelony. Aktualnie wszystkie media, w tym także rosyjskie, przypisują wspomniane zestrzelenie działalności ukraińskiego pilota siedzącego za sterami samolotu wielozadaniowego F-16, jednakże w chwili, gdy przygotowuję dla Państwa ten materiał, ostatecznego potwierdzenia w postaci nagrania czy chociażby zdjęcia przedstawiającego ten incydent brak. Zacznijmy natomiast od tego, że podobne wypadki nie powtórzą się zbyt szybko. A dlaczego? Już śpieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, pomimo dostarczenia kolejnej transzy samolotów F-16 na Ukrainę, o czym donosił w ostatnich dniach holenderski minister obrony narodowej, Ukraińcy nadal mają bardzo niewiele samolotów F-16 i jeszcze mniej pilotów posiadających pełne wyszkolenie na tych maszynach. Przy czym to pełne wyszkolenie to jest po prostu szkolenie w szkole. Oczywiście personalia oraz przebieg służby pilota, który dokonał pierwszego zestrzelenia na pokładzie F-16 z ukraińskimi znakami, nie zostały podane do publicznej wiadomości. Ale wszystko wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z młodym lotnikiem, który powinien mieć około 30 lat i zaczął latać bojowo mniej więcej w 2014 roku, może ciut wcześniej, a następnie został włączony w skład pierwszej grupy pilotów przeszkolonych na Zachodzie. Idźmy jednak dalej. Zestrzelenie samolotu Su-34 miało miejsce około 50 km od linii frontu, a więc w strefie, w której działają samoloty F-16 i w której miały działać, o czym wspominałem już wielokrotnie, nie tylko na początku dzisiejszego materiału. Wreszcie, nie znając jeszcze pełnego obrazu działań, które doprowadziły do zestrzelenia rosyjskiego samolotu, możemy powiedzieć tylko jedno. Najprawdopodobniej leciał on bez jakiejkolwiek eskorty myśliwskiej, ponadto działał samotnie, nawet bez skrzydłowego, co samo w sobie jest bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem nad frontem. Na polskich portalach branżowych już kilka godzin po zgłoszeniu owego zestrzelenia, które tradycyjnie już zostało potwierdzone za pośrednictwem różnych internetowych wpisów, co samo w sobie jest, przepraszam, ale troszeczkę odrzuca mnie takie potwierdzanie zestrzeleń. Tak czy inaczej,
W polskich mediach, w polskich portalach branżowych zaczęły się dywagacje na temat tego, ile samolotów Su-34 posiadają obecnie Rosjanie. Generalnie nie jest to w tej chwili ważne, bo Su-34, jak już wspomniałem, od samego początku wojny na Ukrainie są prawdziwymi chłopcami do bicia. Tak czy inaczej, piloci lecący samolotem sami prosili się o kłopoty, działając bez osłony własnych myśliwców, a także wykonując zadanie bojowe samotnie. Niestety, w rosyjskim lotnictwie wojskowym przypadki podejmowania się brawurowych czy wręcz głupich akcji zdarzają się bardzo często i regularnie prowadzą do strat w samolotach bojowych. I miało to miejsce zarówno w trakcie działań bojowych na Ukrainie, jak również jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny. Zestrzelenie Su-34 jest przykładem właśnie takiej głupoty ze strony niektórych rosyjskich pilotów, którzy nie dbają o to, żeby zabezpieczyć sobie tyły podczas prowadzenia jakiejkolwiek operacji bojowej. Na temat samego starcia póki co wiadomo bardzo niewiele. W sobotni wieczór wiemy jedynie, że rosyjski samolot operował na pułapie około 8000 metrów, podczas gdy F-16 pilotowany przez Ukraińca podkradł się do niego z tyłu i z dołu, po czym najprawdopodobniej odpalił rakietę powietrze-powietrze, która trafiła w cel. I tu dochodzimy do kolejnego poważnego problemu, z którym muszą się mierzyć Ukraińcy. Dostawy zachodniego uzbrojenia lotniczego są wciąż niezbyt duże, a skoro tak, to bez względu na to, czy zestrzelenie zostało dokonane za pomocą pocisku AIM-9X Sidewinder czy AIM-9-120, to Ukraińcy utracili w akcji bojowej niezmiernie cenną z ich punktu widzenia rakietę. Jakie będą następstwa wydarzeń z dnia 12 października? Tego jeszcze nie wiemy, ale coś możemy przypuszczać. Po pierwsze, Ukraińcy będą dążyli do szybkiego sprowadzenia kolejnych samolotów F-16, których każdy, najmniejszy nawet sukces, będzie rozdmuchiwany w mediach i to nie tylko tych ukraińskich do niebotycznych wprost rozmiarów. Bo Ukraina po całej serii porażek potrzebuje głośnych sukcesów. Takim sukcesem było rzekome zestrzelenie rosyjskiego bezpilotowca S-70 Achotnik. Jak się później okazało, był to efekt przyjacielskiego ognia, najprawdopodobniej ze strony pilota rosyjskiego siedzącego za sterami Su-57 i takim sukcesem jest owo zestrzelenie Su-34 przez samolot F-16. Po drugie, Rosjanie powinni zacząć w końcu wykorzystywać swoje Su-34 w bardziej przemyślany sposób i przynajmniej powinni zacząć zapewniać im eskortę myśliwską w postaci chociażby samolotów Su-30 lub Su-35. Generalnie nie jest prawdą, że eskortowanie własnych samolotów uderzeniowych dowodzi słabości rosyjskiego lotnictwa, bo takie same działania od początku wojny prowadzą samoloty ukraińskie. Amerykanie przed wysłaniem swoich samolotów uderzeniowych na jakąkolwiek misję bojową przeprowadzają wymiatanie myśliwskie, więc dlaczego tego samego nie mieliby robić Rosjanie? W lotnictwie ukraińskim regularnie dochodzi do wykonywania misji eskorty powietrznej i są nawet z tego nagrania. Zadania te realizowane są na Ukrainie przez samoloty Su-27 i MiG-29, podczas których piloci tych maszyn osłaniają uderzeniowe Su-24 i Su-25 przeznaczone do atakowania celów naziemnych. Czy do zadań osłonowych skierowane zostaną też rosyjskie Su-57? Nie wiem, chociaż mam pewne wyobrażenie i mam pewne domysły, co w najbliższym czasie będą próbowali zrobić Rosjanie z samolotami Su-57. I tu właśnie dochodzimy do punktu trzeciego, a mianowicie zwiększenia intensywności działań samolotów myśliwskich z czerwonymi gwiazdami, a więc Su-57, Su-35 i Su-30. Bez względu na to, który z tych typów osiągnie sukces w walkach powietrznych prowadzonych przeciwko ukraińskim samolotom F-16, to ten sukces musi nastąpić i to nie tylko ze względów prestiżowych. Po pierwsze, Ukraińcy chcą od pewnego czasu sprowokować Rosjan do podjęcia działań, które można by określić mianem nieprzemyślanych. Skierowanie samolotu F-16 do przechwycenia Su-34 było jedną z takich prowokacji zorganizowanych przez Ukraińców.
Jeżeli bowiem Ukraińcom powiedzie się w walkach powietrznych przeciwko rosyjskim samolotom i F-16 z tryzubami zapiszą na swoje konto więcej sukcesów, to wszędzie, nawet w polskim internecie, zacznie się wielka kampania chwalenia Ukraińców, co będzie wielkim sukcesem propagandowym Kijowa. Jeżeli natomiast F-16 z ukraińskimi pilotami za sterami dostaną wielkie baty, co też jest w sumie możliwe, biorąc pod uwagę niski poziom wyszkolenia ich pilotów, to Ukraińcy też wykorzystają to do swoich potrzeb, naciskając na Zachód, by ten zadośćuczynił staraniom podjętym przez dwóch szemranych amerykańskich senatorów, którzy kilka tygodni temu spotkali się z prezydentem Zełenskim. Bez względu na to, jak się ta sprawa zakończy, jedno jest pewne. Ukraińcy zrobią wszystko, żeby wyciągnąć od NATO jak najwięcej sprzętu, nie tylko lotniczego. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.